Mimo tego, że cały świat opanowała moda na retro, Citroën przygotował auto, które tylko nazwę ma wspólną z dawnymi czasami. DS3 zrywa ze wszystkim, czym była do tej pory francuska marka. Zobaczmy zatem, jak mu to wychodzi. Kiedy Niemcy wskrzeszali Mini, nikt nie spodziewał się takiego sukcesu. Auto, pomimo dość wysokiej ceny, świetnie się sprzedawało. Teraz przyszedł czas na kolejne wskrzeszenie dawnej marki. Francuzi postanowili przywołać do życia serię DS. Auto miało premierę na salonie samochodowym w Genewie w 2009 roku. Jeszcze w tym samym roku Francuzi rozpoczęli jego produkcję i sprzedaż. Auto jest tak różne od innych samochodów, jak ślimaki od zwykłych przekąsek. Dzięki kilku sprytnym zabiegom stylistycznym DS-a nie da się pomylić z żadnym innym autem. W masywny zderzak, niczym rybie skrzela, wciśnięto diody LED do jazdy dziennej. Środkowy słupek został sprytnie ukryty za szybą, dzięki czemu mamy całkiem ładną płetwę rekina widoczną z boku auta. Do tego dach wygląda, jakby był doklejony do pojazdu. Oprócz tego klient może wybrać sobie jeden z 11 kolorów karoserii, 4 kolorów dachu oraz 12 wzorów felg. Nie gorzej jest w środku. Deska rozdzielcza może mieć jeden z 8 kolorów, a tapicerka to też 8 różnych wzorów i materiałów. Nie wiem, co się stało, ale siedząc za kółkiem, ciężko myśleć o DS-ie jako o francuskim aucie. Wszystko jest tu tak praktyczne i zwarte. Układ kierowniczy pracuje bezpośrednio, biegi wchodzą precyzyjnie i z lekkim oporem, a do tego całe auto jest sztywne. Pod maską możemy mieć jeden z 3 silników benzynowych lub jeden z 2 wysokoprężnych. Testowany model ma najmocniejszy w gamie silnik 1.6 THP o mocy 150 koni. Jednostka skonstruowana wspólnie z BMW rozpędza samochód do setki w 8,1 sekundy. Prędkość maksymalna to 214 km na godzinę. Średnio DS zużywał w naszym teście około 7,5 litra paliwa na 100 km. DS3 to nie tylko samochód o zacięciu sportowym, okazuje się również praktycznym kompaktem. We wnętrzu zmieści się 5 osób, a do prawie 300-litrowego bagażnika schowamy nie tylko torbę z zakupami. Bez zbędnego patetyzmu można powiedzieć, że DS3 jest jednym z najlepszych Citroenów w historii. Francuzi chcą, aby walczył z Mini, z ceną poniżej 77 tysięcy za najmocniejszy egzemplarz i takim stylem ma duże szanse, by deptać Niemcom po piętach.